gorąco wszystkich naszych przybyłych gości, słuchaczy. Bardzo mi miło. Widzimy się w praktycznym gronie. Chciałabym króciutko o organizacji i sprawach technicznych na początku, potem dwa słowa o naszej drużynie, która tworzy dzisiejszy event i już zapraszam się pana do wykładu. Także w skrócie. Będziemy mieli krótkie przerwy, tak, co godzinę więcej. Może się częstować kawą herbatą, około godziny 14. Będzie dłuższa przerwa na posiłek. Głośniej jednak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Czy teraz nie za głośno z przodu? Nie? Słuchać tu? Dobrze. Przepraszam. Czyli około 14.00 też będzie przerwa taka na posiłek, troszkę dłuższa. Ustalimy godzinę rozpoczęcia wtedy kolejnej części. Co jeszcze z takich spraw? Aha, i kooperatywa, organizacja, która z nami tutaj wszystko przygotowuje, będzie wydawała poczęstunek taki drobny. Więc zapraszamy do skorzystania. I w związku z tym, że jest to programowa atrakcja kulinarna, bardzo będzie nam miło o dobrowolne dodatki wsparcia, jakie Państwo uznają. Także zapraszamy. Toaleta jeszcze może wspomnieć słowo ze schodami. No i tak, jeszcze a propos kopert. Dostaliście, szanowni Państwo, koperty, takie smerfy niebieskie. To są listy podziękowania od nas, wszystkich organizatorów. Chciałabym teraz króciutko przedstawić. Czyli drużyną naszą dzisiejszą to są ludzie związani z organizacjami, fundacjami i artyści, którzy po prostu są działaczami, są nośnikami rozwoju, tak jak my. I razem chcielibyśmy właśnie takie eventy organizować. Ten jest pierwszy tego typu. Także to jest taki nasz debiut w tej drużynie. I tak pokrótce przedstawię. Konrad Smolek, Marta Sokołowska. Jesteśmy z Fundacji Rozwoju Człowieka. Jest to organizacja, która się reaktywowała, przeorganizowała. Mamy nową misję, nowe cele. I głównie chcemy, aby wspierać ludzi, którzy są chcą rozwijać, którzy potrzebują różnych zajęć rozwojowych, także naszą główną ścieżką to są i zajęcia artyterapeutyczne, i z tańca, i ze śpiewu, ale też Konrad jest osobą, która jest przyjacielem roślin i kultywuje permakulturę. Naszym marzeniem i celem tych organizacji jest stworzenie Centrum Holistycznego Rozwoju Człowieka w Koźlu. Bardzo pragniemy tam stworzyć takie miejsce również dla organizacji spotkań, warsztatów, zajęć dla rodzin. I to, co też jest może wspólne tutaj z układem naszego prelegenta, to aby powstało miejsce, gdzie rodziny, które nie mają takiej możliwości, będą mogły godnie przyjąć, przyprowadzić ten świat nowej istoty, tak zwanej porodzie domowym. Oczywiście z pomocą i z odpowiednimi osobami, które będą wspierać godnie ten moment na rodzin. To w skrócie o nas. Oczywiście organizatorem jest także kooperatywa, która będzie nas tutaj częstować. Lubelska kooperatywa. Chciałabym powiedzieć dwa słowa o Sylwii Janasz, która jest grafikiem użytkowym, artystką intuicyjną. Założyła również z inną osobą kooperatywę lubelską, do której oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby dołączyć. Jest to organizacja, sama organizacja konsumencko-kreatywna, nowego bądź starego świata naturalnego, jak kto woli. Podstawą działań kooperatywy jest robienie wspólnych zakupów opiekalnych, ekologicznych rolników oraz tworzenie świadomej, wspierającej się społeczności na różnych poziomach. Więcej informacji można uzyskać w drodze mailowej, można też skontaktować się z Sylwią, a w tych kopertach również znajdują się informacje o nas, o organizatorach, także można do nas pisać, się podejść, rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Kolejny organizator to Kamila Łucja,
To jest też artystka kartograf. Wspiera nas dzisiaj w evencie swoimi projektami, swoją wspaniałą energią aktywistki, organizatorki, także dziękuję mi za to. Jest również malarką. Informacje o niej też w kopertach, zapraszamy do kontaktu. I jeszcze na stoliku z kawą znajdują się przepyszne ciastka konopne, przygotowane przez Iwonę. Iwonę Kubejko z organizacji. Tak, to jest pasjonatka konopi, Iwona, i prowadzi działalność na Woodham. Również można się zapoznać z jej materiałami i działaniami. W kopertach znajduje się informacja. Wspiera nas również Agleta z grupy kooperatywy i bardzo dziękujemy również za pomoc organizacyjną, panu Jacku, dla niej. Także tyle o nas. Mam nadzieję, że nie za dużo. Jeszcze mam ważną rzecz. Cele naszego spotkania, oprócz jakby wykładu wspaniałego naszego kolegenka, jest to, abyśmy już w tym gronie, skoro jesteśmy, jeśli czujecie, to czujecie tą energię, która nas płynie, abyśmy stworzyli, zbudowali sieć wzajemnego wsparcia wolnych ludzi. Także jeśli macie ochotę być z nami w kontakcie, macie ochotę dowiadywać się, co będzie się działo, zapraszamy do Konrada Smolaka. Będzie można zapisać się na listę, jeśli ktoś nie jest, bo część osób jakby zgłosiła się, tak, część osób jeszcze nie. Także chcemy te osoby, które naprawdę chcą działać, coś fajnego robić, z nami też, z tą organizacją, czy zapisać się do kooperatywy. Zapraszamy. Konrad Smolak będzie przyjmował maila. Także to chyba wszystko. I teraz chciałabym serdecznie zaprosić naszego bohatera dzisiejszego spotkania, Ariana. Chyba wiele nie muszę mówić, ale to, co mi przyszło do głowy, to na pewno jest to miłośnik, zakochany człowiek w morzu i w oceanach. A w międzyczasie, kiedy dzieje się to, co się dzieje, no jest takim chyba pasjonatem duszki, wymienia się i uchodzenia puzli prawdy. Także dzisiaj usłyszymy jego konkluzję, którą zawarł również w książce. Jesteś człowiekiem i osobą. Także poproszę o brawo. Dziękuję za te miłe przywitania. Może zacznę tak. Słowo autonomia. Spotkaliśmy się tutaj z pewnego powodu. Otóż jesteśmy zaniepokojeni, przestraszeni, skołowani, oszukani, zwiedzeni tym, co się dzieje. Nie rozumiemy otoczenia. Nie rozumiemy tego, co się tutaj dzieje, bo nie nauczono nas tego. Nic nie jest takie, jakie opisywali, jakie nas uczono. Nikt nie jest tym, kim się przedstawia. Ja też nie jestem pisarzem. Jestem żeglarzem, jak powiedziała moja przedmówczyni. Od 30 lat mieszkałem sobie na morzu. Aż pewnego razu, wracając z San Francisco, zatrzymano mi jacht na Azorach. Ktoś w nocy podszedł, wręczył nam, jakbyśmy zsumowali kajtkę, że jak wpłyniemy, to 2 tygodnie pełniamy. Zaresztowali jacht, wróciłem do domu. Napisałem książkę też o morzu. Tyle o jej historii, że wcześniej już znana mi była i szokowała mnie, bo tyle lat pływałem, jestem kapitanem, instruktorem, bo ktoś mi mówi, że ja czegoś nie wiem o morzu. No to pomyślałem, że rzeczywiście, no nie dowiedziałem temu, ale faktycznie ta paralela, jaka jest zawarta w różnicy między powiedzeniem, że coś dotyczy prawa morza, albo jest o prawie morskim, to jest zasadnicza różnica, to nie jest to samo. Prawo morskie dotyczy prawa drogi na akwenach wodnych, rzecznych, w
śródlądowych, ogólnie morskich, oceanicznych, prywatnych jednostek, prywatnych statków. Natomiast prawo morza jest zupełnie czymś innym. Ono jest takim zniewoleniem. Zamieniono ludzi na statki. Nie wiem, czy znacie taką historię, ale no, sensu stricte i sensu jest takie drugie dno jeszcze, jak kiedy się mówi o zaginionej na morzu, ma się na myśli jedną z dwóch rzeczy. Pierwszą, rzeczywiście papież swego czasu w 1666 roku w Londynie ogłosił wszystkich ludzi zaginionymi na morzu lub martwymi. Z tego powodu musiał przejąć ich majątek i nim zacząć zarządzać. A druga to jest to, że jesteśmy faktycznie zagubieni w morzu cyfr, liter, kolorów, symboli i papierów wartościowych. I to jest ta druga, to drugie zrozumienie tego, tak nie ma na morzu. Zniewala nas nimi największy uzurpator na świecie, tymi prawami morza. W zasadzie już tego nie ma. W zasadzie to wszystko upadło. W zasadzie nie ma tych krat, w zasadzie tych ludzi, którzy dzieci mi pan do pokoju, to wszystko upadło. Nie ma już tego. Jesteśmy wolni, tym słowem. Ale gdybym wam to tak powiedział bez tego całego wstępu w pierwszej książce i drugiej, to byście nie uderzyli w to. Byście nie zrozumieli tego. Nikt by tego nie zrozumiał. To nie jest sprawa inteligencji, tylko informacji. Jest. Wszystko jest zakłamane. A to korona władzy, która nie woliła świat przez kilkaset lat, rozpadła się właśnie w tej chwili na naszych oczach. Niewiele o tym wie ludzi na świecie, a jeszcze nikt o tym mówi. Przykładem na to najlepszym jest taka organizacja, taki ruch społeczny One Devil Public Trust, to jest UPTT, OPTT. Kto słyszał o takiej organizacji na świecie? Polska to była jedna osoba, dwie, trzy osoby na stole. Z tych trzech osób może ktoś jeszcze wie coś więcej niż tylko słyszał o tym, ale generalnie minęło nas to. Ludzie w świecie anglosaskim 9 lat temu podnieśli wielkie larum, zjednoczyli się. Prawnicy, powiernicy tej sprawy przekazywali do publicznej wiadomości. Ci ludzie byli zaniepokojeni swoimi kredytami, których nie byli w stanie już obsługiwać. I walczyli o to, żeby coś z tym zrobić, bo tak nie może być. Że człowiek przez 30 lat nigdy nie może być w jednakowej kondycji, to jest niemożliwe. A te kredyty były obarczone tymi odsetkami do zapłacenia. To im dawało spać, to im dawało żyć. Chcieli to jakoś załatwić. Nie chcieli uciekać, tylko się normalnie zachować. I się przyjrzeli temu, pochylili się nad tym problemem. I się okazało, że owszem, da się to załatwić. I oni to załatwili. Ja powiem krótką wersję. Na widzenie jest więcej szczegółów, a w książce jeszcze więcej, łącznie z dokumentami. Oni się posłużyli, opracowali taką koncepcję, ideologię, na bazie której te wszystkie kredyty zostały anulowane, a im zostało wypłacone wielomilionowe odszkodowanie. Wszystkim, każdemu z nich. Powiedzieli, że sąd nie wie wtedy, że wszystkie problemy się skończyły. W wyniku ich działań Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i inne ogłosiły, że wszystkie rządy na świecie są nielegalne. A wszystkim bankom zakazano prowadzenia tego szukającej działalności. Koncepcja, jaką się posłużyli, jest taka logiczna, aż do bólu zrozumiała. Tych pieniędzy nigdy nie było na świecie. To jest fikcja. Legal fiction. To jest taka kolor prawa, prima facie. Coś, co wygląda jak prawa, prawo nie jest. Opisałem wam tą historię w pierwszej części, w pierwszej książce. Od króla Jerzego, jak powstały pieniądze fiducjalne. Z niczego. Nie będę teraz powtarzał tej historii, bo nie to jest temat spotkania. Ale
kiedy napisałem tą książkę i wielu mówiło, że jest za gruba. Ja mówię, specjalnie jest taka gruba. Czasy są niebezpieczne, a nawet kule można przyjąć z powodu tej grubości. Więc żeby się czuli bezpiecznie, druga część jest jeszcze grubsza. Nie udało się zrobić takiej pigułki, jaką mnie proszono. Pochyliłem się nad problemem i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę technologia tak jeszcze nie poszła do przodu. Żeby łyknąć pigułkę i jak neomatyk się przenieść do innego świata. To się jeszcze nie może stać. Póki co jest stara wersja. Świadomość ukuwa się poprzez wiedzę. I tą wiedzę, i tutaj jest problem, napotykamy na pierwszy poważny problem. Ostracyzm. Takie pojęcie. Wypajecie. Ktoś, kto bardziej jest wykształcony w tej tutaj nomenklaturze, jaka obowiązuje, kilka stopni edukacji, to wszystkie odbył, ma jakieś tytuły doktorów, profesorów, szczególnie przełożonych, tam habilitowanych, podwyższonych, obniżonych, zwyczajnych, nadzwyczajnych, ekstra, super i w ogóle hiper. To wszystko jest shit. Wiedza jest tak zakłamana w każdym obszarze nauki, że te tytuły są odbierane masowo. Masowo. Była słynna sprawa w Stanach Zjednoczonych kilkanaście już lat temu, kiedy uniwersytety uczące archeologii niszczyły artefakty. Ich profesorowie niszczyli artefakty, kazali to robić, ponieważ to nie pasowało do ich oficjalnej mainstreamowej narracji historycznej, opartej w sumie na takim ruchu jeszcze, no dokładnie go opisuję w drugiej części, ruch od tego gościa, co twierdził, że żeśmy od małpy ewoluowali. Darwinizm. Otóż największa zbrodnicza nacja, albo najbardziej, nie taka znowu największa, ale najbardziej zbrodnicza. Socjopaci po prostu sami. Jeszcze gorsi od jezuitów. Jeszcze gorsi od jezuitów. Dużo gorsi. Właściwie jezuici to robi się szkolić na tych uniwersytetach. Chociaż drugi raz, to jak płynęli pół roku, sobie właśnie gdzieś tam śladami Vasco da Gamy do Indii, to się nakręcali przez kilka miesięcy. Taka podróż trwała, bo byli nakręceni jak rozli ludzi. Wyszli z tego okrętu jednego drugiego, sprzedali nam taką turę, że pojechali handlować. Znamy taką wielkie odkrycia geograficzne, tak ładnie bym mówić o tym. Po herbatkę pojechali korzonki. Ale niestety nie mieli nic na wymianę. Mieli za to pełne ochrony. Galeony były wyposażone w 120, 150, 200 armat, a ładownie mieli pełno trochu. Tak pojechali handlować. Jak można nazwać ten handel? 5 kilo stali, garść prochu za to, co tam macie. Tak ten handel wyglądał. I słuchajcie, jak wiemy, znamy okropieństwa II wojny światowej, to sobie wyobraźcie skalę. Tutaj to trwało 50 lat, a tam to trwało 300 lat. Z tego 200 pod tymi psychopatami, socjopatami, którzy dzisiaj chcą nas uczyć moralności, pociekają złotem, a spod tego złota wypływa krew. Ci rzemki złote, ale słoma z butów wystaje, chociaż są wyszywane prezentami kradzionymi. Dzisiaj, jak ktoś się odnosi z kradzionym samochodem, to idzie do paki prosto. A oni robią z siebie pajaców, którzy mają nam dać jakieś wzorce moralne zachowań. Oni nie znają tego pojęcia. Przez 200 lat moralizowali niesamowicie.
zrabowali takiej ilości skarbów, to tylko mówię jako zajawkę do drugiej części, bo wtedy się opisałem wam pieniądze fiducjalne i historię Stanów Zjednoczonych, jaką oni sami w większości nie znają, bo taki nie uczą mojej historii i Harvardzie. Pokazałem, jak wygląda ich flaga narodowa, bo są patriotami i codziennie rano sobie wieszają przed domem, na nas ściągają, a to jest flaga piracka. Nie wiedzieli o tym, bo by te wojny wszystkie nie poszły na nie swoje ziemie. I teraz, w 2017 roku, po zamachu, o którym mam kto wie, na Trumpa nieudanym, Trump pojechał do Londynu, spotkał się z Elżbietą Windsor i po raz pierwszy w historii zawisła biała flaga na flagu. Macie, jest wiele zdjęć z tego eventu, ale akurat to jedno jest bardzo znamienne, wiele mówiące, charakterystyczne. Stąd umieściłem je właśnie w pierwszej części, żebyście wiedzieli, coś się stało. I wtedy Trump powiedział, że musi wybudować nową stolicę Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie może zarządzać wolnym narodem z obcego państwa. Mając tu na myśli Washington DC, jest miastem eksterytorialnym, nie jest częścią Stanów Zjednoczonych, jak wiecie. W związku z tym powiedział, że nie może zarządzać z obcego państwa, wolnym narodem. Powiedział to bezpośrednio jako komentarz do tej rozmowy, jaką odbył z Elżbietą Windsor, po tym jak ta była szmata zawisła. To znaczy, że uwolnił w tej rozmowie naród amerykański. Dlatego nie może zarządzać wolnym narodem, co chce go państwa. Zniewolonym do tej pory mógł, a teraz nie mógł. Stąd budowana jest na pustyni nowa stolica Stanów Zjednoczonych. A on zapowiedział, że wróci. Prawdopodobnie to w ogóle nigdzie nie odszedł. On cały czas jest tym prezydentem praktycznie, bo prezydenci, tak jak dawni królowie, ważne są te wszystkie gadżety, które się otrzymuje. Nie to, że tam się przedstawiamy jako prezydent. To nie to czyni prezydenta. Prezydenta Stanów Zjednoczonych czyni dostęp do tej walizki z guzikiem atomowym. I to, że się lata Air Force One, Air Force Two. A tego Biden nie ma. Nie ma dostępu do walizki z przyciskiem nuklearnym. I też jak potrzebuje gdzieś tam się przemieścić, na przykład jak do Warszawy przyleciał na hasło Chazarzy wszystkich krajów łączmy się, no to przyleciał do naszych Chazarów i na swoim, nie tym Air Force One, Air Force Two, tylko na wyczarterowanym, prywatnym samolocie, takim się porusza. No więc to są takie atrybuty, które normalnie są przypisane do tego stanowiska i po raz pierwszy nie są. Więc tam prawdopodobnie nigdy nie odszedł, ale jest prezydentem i on wróci. Gdyby nie odszedł, byłby posądzany o wiele niegodziwości. Musiałby szyld wystawić swój nad tym, co się teraz dzieje. A on się pod tym nie podpisuje, on z tym walczy. Zresztą walczy w dobrym zespole. Zespole zwycięzców wygranych. Ta wojna nie jest wojną żadną. A Putin jest bohaterem. Większość jeszcze może nie wiedzieć o tym, bo męskie wolne media tego nie podają, wręcz przeciwnie. Ale Putin uratował nas przed straszną rzeczą. Te wszystkie patologie, wągliki, cholery, narazy różne, po prostu takie, że nawet nie chcecie zacić nas. Między innymi ten SOVID, COVID i te wszystkie patogeny, jakie tylko znacie, to wszystko w 15, na początku, w 15 laboratoriach zostało namierzonych, umieszczonych przy granicy z Rosją z nami i dwa od południa. W drugiej części książki, chyba w drugiej części, prawo może w drugiej książce publikuję taką mapę, dwie mapy. W jednej, gdzie te laboratoria były, a w drugą mapę nałożyć na to obok, gdzie on zaatakował. To, co wszyscy okrzyknęli, tak zwani specjaliści od geopolityki u nas, tak jak i inni specjaliści
albo udają, że są takimi idiotami, albo są nimi faktycznie. Jedno z ojca. W każdym razie odszypnęli to jako porażkę, rozproszony atak, nieudany. To była operacja z precyzją mikrochirurga. Nie zwykłego, tylko mikrochirurga. Wyjął te wirusy z tych laboratoriów, zabezpieczył, a później je wysadził. Powiedz, żeby się nie powtórzyło. Wiecie, że większość wiatrów jest w Europie Zachodniej. A większość wiatrów dzisiaj da się kierować, wywoływać sztucznie, tym harbem tak zwanym. Widzicie, jakie były w tym wczesnym przedwiośniu, w tym roku mocne wiatry. Gdyby te świństwa się wydostały, a już jechały, były zapakowane do Polski, one prawdopodobnie miały adres gdzie indziej, dalej na zachodzie. Ale wiatry są zachodnie, więc ta cała zaraza by tutaj z wiatrem przyszła. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Wszędzie by były trudy na ulicach. To, że ich nie ma, zawdzięczamy właśnie Putinowi i jego drużynie. On gra razem z Trumpem. Pamiętacie, jak dał piłkę? Komu się podaje piłkę? Partnerowi się podaje, przecież nie przeciwnikowi. Została przyjęta. W tej drużynie jeszcze gra prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, nawet Kim, to Kim też premier Indii. Premier Indii, bo jeszcze raz do tego, co powiedziałem wcześniej, ma pretensje do Brytyjczyków o 45 bilionów, nie miliardów, bilionów dzisiejszych dolarów amerykańskich. I to nie są odszkodowania na reparacje za 200 lat zniewolenia i morderstw, tylko policzono mu precyzyjnie im to, co wywieźli. Tylko zwrot, nie reparacje. 45 bilionów. A jak się dowiecie, co finansuje wszystkie wojny do tej pory i wszystkie nielegalne operacje na świecie, a dowiecie się tego z drugiej części prawa morza, o takich ilościach złota jeszcze nikt nie słyszał, albo niewielu i innych skarbów zerwowanych właśnie tam i w Chinach. W Chinach wprowadzili 30 milionów ludzi przymusowo w nauk narkotyczny, to sobie wyobraźcie. To jest, głowie się nie mieści. I oni są takimi pajacami, którzy później nie wiedzą, jak się z tego wymiksować. Chodzą w tych błyszczących strojach, osypami brylantami kradzionymi i złotem, za to w normalnym kraju, w normalnych warunkach, jest to dowód zbrodni, nie w afekcie, a właśnie dziesiona popularna. Napad rabunkowy, z chęci zysku. Najwyższy wymiar kary za to. Jak się robi, to pojedynczo, ale jak to się robi grupowo, to tego nie robiła oficjalnie korona. To była prywatna organizacja, prywatna spółka akcyjna, największa korporacja na świecie wszechczasów. Wszystkie dzisiejsze, takie jak Google, takie jak Facebook, takie jak inne razem do kupy wzięte, razy 10 są mniejsze niż ta jedna była organizacja. Kto wie, jak się nazywała? Co? Tak, to była ta właśnie słynna kompania wschodnioindyjska, brytyjska. Bo było inne. Były też holenderskie, były francuskie. Pierwsza była wojtkowska. Przez 100 lat okupowała. Później została pobita przez właśnie Brytyjczyków, przez prywatną armię. Brytyjczycy wtedy odpowiadali za 3-4 porywa procenty PKB brutto światowego. A Indie za 35. Czyli taki pikuś, bardzo brutalny, napad kolosa, i go wymordował, zniszczył, doprowadził do 38 milionów ludzi z głodu na godzinę. W kraju, gdzie jest 3 razy do roku zbiorec. Naprawdę duży talent. Oficjalna wersja, pojechali po herbatkę. Stąd wprowadzili sobie zwyczaj picie herbatki. A to powoduje to nie wątpliwie.
Dobra, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj jest, słuchajcie, autonomia. Czym jest autonomia? Samo słowo. Autonomia. Jak to rozumiecie? Ma ktoś jakąś koncepcję, jak to rozumie? Podzielmy się swoim zrozumieniem, żebyśmy mogli jakiś taki ukłuć tajny o powszechnym zrozumieniu. Kto wie, kto czeka w górę? Jak to chce powiedzieć, jak rozumie autonomię? Swoimi słowami, tak jak czuję. Samostanowienie. Bardzo dobrze. Samostanowienie. O czym? Swoim imieniu. Swoim dobrze. Też. Wszystko prawda. Wszystko prawda. Jest kilka rodzajów autonomii. Może być klasyczna autonomia w rozumieniu takim, jakim realizujemy. To znaczy, nie chcemy się odłączyć od macierzy, wręcz przeciwnie. Ale istnieją, dla jej istnienia niezbędna jest własna ziemia. No i głównie to. Nawet nie musi być tam specjalnie zabudowana, ale musi być ziemią. Terenem dającym się wyodrębnić, na którym obowiązują inne prawa. Właśnie te prawa stanowią naszą motywację główną. My się nie zgadzamy. My nie wyrażamy zgody, innymi słowy, na to, co się dzieje. Uchwalane są jakieś prawa z szybkością światła. Czym więcej prawa, pamiętajcie, tym mniej wolności. Mamy kilka praw naturalnych, wgranych nam w matrycę naszej moralności i to jest coś, czego żeśmy nie dostali i nie można nam tego odebrać. Można tylko zrezygnować ze stosowania tego. Na przykład będąc wprowadzony w błąd nieświadomie lub pod wpływem takiej ostentacyjnej formy przekonywania. Kinetycznego na przykład. Innymi słowy mogą wam powiedzieć, tak jak powiedzieli wielu przywódców świata, którym zaproponowano najlepszy system według nich demokracji, a jak ktoś nie chciał z jakiegoś tam powodu, to by tam argumenty nie były ważne, jakie tam on używał, to jest niemożliwe. Wysyłano mu wtedy ze smyczy, spuszczano psa. Psa go spuszczano ze smyczy. Ten pies tam na dwóch lotniskowcach, a często na jednym wystarczało. Dopływał gdzieś tam do tego kraju i po tygodniu spacyfikowany kraj. Już miał taką propozycję typową mafijną, nie do odrzucenia. Albo masz demokrację, albo nie masz ustawy. No i w ten sposób mamy 43 demokracje, różne rodzaje, po to, żeby znaleźć łatwo wspólny mianownik dla zarządzania 200 krajami na świecie jednocześnie. Potrzebne jest takie wspólne narzędzie, pod które to można wszystko podciągnąć. I tym narzędziem właśnie jest tak zwana demokracja. To jest z tymi rodzajami demokracji, tak jak w sklepie śluchami. Jest. Dziewczyna nosi eskę, ja noszę podwójne XL, ktoś tam nosi L-kę, ktoś tam inne rozmiary. Te same ciuchy, ten sam model, różne rozmiary. Tak samo z tą demokracją. Różne kraje, takie śmaki, owakie, religie, skóry, czymś tam podzielone. Dla każdego jest demokracja odpowiednia. Jak nie, to masz tyle czasu, ile potrzebuje US Navy na dopłynięcie do ciebie. Już jesteś demokratą. Słuchajcie, to jest podstawa tego, manifestacja. Założenie autonomii jest manifestacją tego, że rozumiecie tą krzywą bajkę, jaką nam wkręcono. Takiego systemu nigdy, przenigdy, nigdzie na świecie nie było. Nie było. Czy wy rozumiecie, jak nas wkręcili? Nie było demokracji. Nigdy, nigdzie twierdzą, przypisują to starożytnym Grekom.
Słuchajcie, ci, co to mówią, mają was za delikę, ale oni na pewno nimi są też. Co najmniej. Słuchajcie, no naprawdę trzeba być. Niczego nie czytacie. Zresztą większość nie umie czytać, to zrozumienie. Niestety. Dowód na to mieliśmy ostatnio na ulicach. Napadano mnie często. No mówię, tak często, bo akurat byłem prokuratorem z książką i za często nie wychodziłem, ale jak wychodziłem, to zaraz byłem atakowany. Dlaczego ty nie nosisz maseczki? Z tego samego powodu, co ty nosisz. Jak to z tego samego? A dlaczego nosisz? No bo ustawa. No właśnie. Widzisz, ja ją czytam i rozumiem, a jej nie czytałeś. Twierdzisz, że znasz, a nie czytałeś. Powtarzasz po kimś pewnie. Tam jest napisane w razie. Tak mu tłumaczę. Przeczytam. Kto ma objawy, lub miał styczność z tym, co miał objawy. Ja nie miałem, tych, kto się miał, dlatego ty nosisz, ja nie noszę. Gdzie tak napisane? Ja mówię, gdzie? A o czym rozmawiamy? On nawet nie łapie. W tej ustawie. W tej ustawie. Dlatego powiedziałem, że z tego samego powodu nie noszę, co on nosi. Z powodu ustawy. Tylko ja ją czytam ze zrozumieniem, a on bez. A pana by się okazało, że w ogóle nie czytam, tylko powtarzam. I tak jest, słuchajcie, z każdym zakresem wiedzy. Jedni powtarzają po drugim. Ci wszyscy okupieni tam pod tymi wieżami okupanta, gdzie oddają swoje ostatnie groziki emerytury czadowskiej, żebraczej. Słuchajcie, zobaczcie, zauważcie, jak się zachowują. To jest niesłychane. Weźmy historię. Kiedyś, jak walono dzwony na wieży, to cała okolica wiedziała, wszyscy mieszkańcy, że trzeba na górę ruszać, brać tam widły, kamienie, co się ma rozgrzaną, żeby bronić dobytku. Żeby bronić dobytku. Znamy to z historii. Na mury dzwon wali, obserwator zauważył niebezpieczeństwo, dzwon wali i wszyscy lecą na mury, wszystko rzucają. Nie ma ważniejszej rzeczy, jak bronić dobytku. Poczucie bezpieczeństwa społecznego tego wymagało. A dzisiaj zobaczcie, jak odwrócili kotarowy. To jest niebywałe. Walą dzwony, a oni lecą tam oddać swoich dobytek. Nie go bronić, tylko oddać. Dobry mój. Po prostu, ja nie wiem. No. Nie wiem, jak to nazwać, ale słuchajcie, tak zrobili, że dzisiaj pod tymi wieżami okupanta oddaje się swoje emerytury, a później się ustawia obok przy bramie, wychodząc, rozdają darmową zupę. Czasami jedyny ciepły posiłek tych ludzi. Jedyny w ciągu całego dnia. Ale zobaczcie, gdzie? Przy bramie. Kojarzycie? Kogo się karmi przy bramie? No kogo? Kogo? Nie. Psa. Pies przy budzie, buda przy bramie. Tam ma michę. Tak się karmi psa, bo jak ja tutaj mam swój stół i tutaj wieczerzam i teraz przychodzi biedny i ja mam serce. Mówię obojętnie w jakim języku. Zicy plac, tłumacz rapel. Mówię, usiadaj, zapraszam go do stołu swojego. I dzielę się choćby jedną kromką chleba na pół. Bo serca daje. Więc zapraszam go do swojego stołu. Ale oni tego nie robią. Oni karmią darmową zupą, nazywają to. Jak to nazywają? Posiłek. No, ale całą dobroczynność. To jest ta ich dobroczynność. Słuchajcie, nie ma żadnej dobroczynności. To jest upokarzające. To jest upokorzenie. Ci ludzie później biegną i stoją w lumpeksach w kolejce za starymi ciuchami ze śmietników, którzy inne, bogatsze nacje wyrzuciły.
I jeszcze tam wydają ostatni glesik i przyzwyczajają nas do tego, że jesteśmy po prostu taki niczym. Takiego podłego stanu jesteśmy. To jest upokarzające. Jesteście przedstawicielami najstarszej nacji na świecie. Lechitami, bogami, panami. Żyjecie na najbogatszej ziemi Europy na pewno, ale prawdopodobnie przez interprotokolnictwo jest bliskiej pewności i świata. I świata. Obdaje to was z waszej schedy, obdziera się cały czas, głównie za sprawą odebrania wam tego, co jest najcenniejsze w życiu, co jest podstawą naszego bytu, naszej tożsamości narodowej i naszej historii. I naszej historii. Stąd przygotowałem wam atlas, bo idą albo kalendarz słowiański. Nie ma tutaj czasów gregoriańskich, juliańskich, bo szczęśliwi czasy nie liczą, a byliśmy szczęśliwi. To, co tam jest w Białowieży niedaleko, to się miało podpalić. Dzisiaj jest 3/4 po stronie białoruskiej. Ta puszcza, ten las mięsny, to jest jądro. Było podpalić, tak się słyszało w miarę tak zwanej cywilizacji rozszerzania. Słyszało i zostało tylko ten kawałeczek. I to jest ten kawałeczek, taki matecznik, jądro. I wtedy, jak tutaj było gęsto tego lasu, to tylko takie rzeczy jak deszczyk, pora mokra, potem zbiory, potem sianie, zbieranie, poranie, jakiś tam dobry król się trafił, jakaś wojna. Tak się czas liczyło, od ważnych wydarzeń do jeszcze ważniejszych. A nie tam na dni, jak gregoriańskim, to wszystko oszumiańcze. Dlatego na początku kalendarza wymienia kilkanaście różnych dat świata, jakie tylko obowiązują. Nic podobnego. A kto wie, te święta, które teraz nadchodzą, jak się według słowiańskiej tradycji nazywały? Jarek Gody. Dobrze. Jarek Gody w odróżnieniu od szczody gotów, które są... Tak, z Bożym Narodzeniem, inaczej tak zwane. Słuchajcie, jakie to jest ważne, z jakiego powodu. Przyjmijmy do takiej akademickiej dyskusji, że mamy średnio po 50 lat. I teraz sobie wyobraźmy, że mamy jakąś wiedzę, mamy jakieś dobre mniemanie o sobie i to wszystko prawda. Mamy jakąś wiedzę, mamy jakieś empiryczne doświadczenia własnego życia i mamy dobre mniemanie z tego powodu o sobie. To wszystko prawda i jest uzasadnione. Niemniej, mamy wiele pytań, na które nie umiemy znaleźć odpowiedzi i czegoś nie rozumiemy, bo nie wiemy czegoś. I teraz wytłumaczę wam sens uczenia się historii. Otóż mamy 50 lat, powtórzę, a teraz sobie wyobraźcie, że nie macie 50 lat, tylko macie 500 lat. Rozumiecie? 10 razy większą wiedzę macie, więcej doświadczeń niż 5-krotnie. Jakby wasze spostrzeganie świata wyglądało, gdybyście wiedzieli 10 razy więcej niż dzisiaj? 10 razy, nie o 10%, tylko 10-krotnie. A teraz sobie wyobraźcie, że nie 10-krotnie, ale 20-krotnie. A teraz nie 20-krotnie, tylko 100-krotnie. To jest 50, 500 lat i 100-krotnie 5000 lat. A teraz sobie wyobraźcie, że macie 10 tysięcy lat. 200 razy więcej wiecie niż dzisiaj. To zanim byście potrafili to powiedzieć, to już byście znali odpowiedź. A nawet nie musieli zadawać tego pytania, bo byście już byli telepatycznie dalej. I to nam właśnie odebrano. To nam właśnie odebrano naszą historię. Nasze 12 tysięcy lat. Jesteśmy starszą nacją niż Grecy, Rzymianie, Egipt pierwszy, Egipt drugi. Wszyscy. Jak się mówi o Sumerze, to mówi się o 6 tysiącach lat, a ja mówię o 12 tysiącach lat. Nie przed pierwszym,
nie przed ostatnim zlodowaceniem i nie przed ostatnim potopem, tylko przedostatnim. Tak wynika z warstw geologicznych, z przekroju warstw geologicznych. Że były takowe ciśnienia wydzielane na różne skały i one się wycieszały. Dzisiaj Klan Zaleski na przykład i inni, którzy się pochylili nad skałami, to jest łatwo przejrzeć. Jednak na przykład będziecie kiedyś w Wielkim Kanionie, jest kilometr skały, zielony przekrój, to łatwo widzieć, gdzie były naciski, czyli przez dłuższy czas, jak się sformułowała materia, którą setki tysięcy ton wody naciskało przez długi czas. To wszystko widać po prostu w tych przekrojach poprzecznych tych skał. Także łatwo to zdefiniować, skąd to się wzięło. Znajdowane są w tych przekrojach poprzeczne artefakty, które są tak odległe w czasie od siebie, że absolutnie wykluczone, żeby dotyczyły jednej cywilizacji. Jednej i to na pewno bardziej zaawansowanej technicznie niż my dzisiaj. Znajdowane są mianowicie takie artefakty, których nie potrafimy wytłumaczyć, a odtworzone, zbudowane jako replika ich znalezionych. Nie do końca wiemy, do czego służyły. Na pewno co do mapy gwiazd, to zarówno w przestrzeni, jak i w innych obszarach, bo nawet uwzględniając czasowe przemieszczania się gwiazd na firmamencie, nie tłumaczy to. Czyli dotyczą też innych gwiazdozbiorów zupełnie. Takie mapy, jak wtedy znaleźć wyrywek mapy i wiadomo, to jest Europa. A teraz drugi kawałek, nie wiadomo jakiej części świata dotyczy, nie pasuje do żadnego. Nie z tego świata po prostu. Do innego układu gwiazd. I na przykład jedne mają 100 tysięcy lat, inne 100 milionów lat, a inne kilka miliardów lat. Te okresy są zbyt długie, żeby mogły dotyczyć jednej cywilizacji. To znaczy, że było według tej nalezisk jesteśmy siódmą albo ósmą nawet cywilizacją, która tak cieniem tam ostatnio my od Sumeru, czyli tam 6 tysięcy lat się rozwija jednym bez jakichś większych zakłóceń. 6 tysięcy lat. To jest naprawdę pikuś. Pan pikuś. Dinozaury rządziły Ziemią 600 milionów lat. To jest o tych rzędach wielkości. Pan mówiłem o naszej historii. Teraz jest podobna sytuacja. 600 milionów, a 6 tysięcy. Jesteśmy noworodkiem w skali tej makroświata. Noworodkiem. I zdajemy teraz pierwszy egzamin. Nie ma które za wcześnie byłoby. To jest taki egzamin, jak sześciolatkowie z zerówki idą do jedynki. Sprawdza się ich poziom IQ, inteligencji. Czy to warzywa z tego wyrosną? Tylko podlewać wystarczy? Czy trzeba coś jeszcze rzeźbić tam, żeby utrwalić? Są źle uformowane od samego początku, bo już na dzień dobry pierwszego dnia zostają zatrute, śmiertelnie. Od razu się ich wali sześć jakichś tam niesamowitych trucizn na choroby, słuchajcie, weneryczne. Tak, różnice. Takiego zdrowa matka daje coś u gruźlicy. Naprawdę, kto ma bladę pojęcie, instrukcje zna obsługi własnego ciała, to wie, że to jest po prostu bzdura, no, jak Monteverest. To po prostu nic dłuższego nie można zrobić. Za to jest droga. 57 tysięcy prawie zarabiają na tych szczepionkach każdego noworodka. Z naszych podatków, z naszych Kabała i Big Pharma są tak bogate z tego powodu. Dlatego mówię, rodzić zdrowych lekitów w domach. Z akuszerką. Nie rejestrować. Byłem przy takich narodzinach już kilkakrotnie zaproszony.
ta krew pąpowinowa, te gałęki macierzyste, jak spłyną, to po trzech dniach ta pępowina odpada sama. To dziecko jest tak wyposażone na drogę życia, że może tutaj na deszczu, na kamieniu, na chodniku leżeć i bądź się pewni, że nic nie będzie. Dzisiaj, jak doktor w tej nomenklaturze Prawa Boża, doktor dokuje z kanału, zobaczcie nomenklaturę, na zapisku, z kanału rodnego matki wypłynął statek. Matka dostarczyła towar. Doktor, czyli oficer medyczny wojskowy, bo każdy szpital na czasu jest obiektem wojskowym. Przyjął towar. Oficer przyjął towar, dostarczony i melduje. Wyżej. Ta obolała kobieta tam podpisuje, wszystko by podpisała. Myślała, że przyszła do szpitala, a tu przyszła do szpitala podrzutka. Uznana za ubogą, podpisała martwy poród. Ale szczęśliwy ojciec już zobaczył przez szybko to dziecko, więc poleciał szybko, wziął świadectwo żywego i leci szybko do tego Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrować. Czyli nieświadomy rodzic oddaje, sprzedaje niewolnika. Sprzedaje ten towar. Następuje pierwsze kłamstwo. Pierwsze kłamstwo, to znaczy ten akt urodzenia jest tym pierwszym kłamstwem. Nieświadomy rodzic nadał wam nie waszą kreację, nie wasze nazwisko jest, nie wasze imię jest, nic podobnego. Wszystko, cokolwiek na świecie jest, jest czyjeś. W zakresie dotyczy to rzeczy stworzonych. Ktoś stworzył i jest to jego. I nikogo więcej. Zakładacie własną działalność, czyja ona jest? Tylko wasza. I tylko wasza i niczyja więcej. I nic więcej nie jest wasze. Tylko to, co sami stworzycie, jest wasze. Więc jeżeli to nie jest wasza kreacja, nie wyście sobie te imię nadali, to ono nie jest wasze. To ono nie jest wasze. Przez nieświadomego rodzica nadano, ale nie wasze. Później nadano wam obok tego zapisano ten numer obozowy. I do końca życia te kłamstwa za wami się ciągną. Stąd jesteście uznawani za notorycznie podejrzanych typy, którzy nie potrafią zarządzać swoim ciałem, swoją osobą, tak zwaną. Bo nie potraficie, dlatego macie dowód wydawany na 10 lat i jako małoletni nie jesteście w stanie zarządzać sobą. Do tego jeszcze należycie do kogoś i ten dowód w postaci na to, że należycie do kogoś, używając tego nie swojej kreacji, nazwiska, imienia, dowodzicie tego, przyznajecie się do tego. To tak, jakbyście nosili symbol, do kogo należy. Kto jest moim panem, kto jest czyim niewolnikiem jestem. Ten, kto wydał ten dowód, ten akt urodzenia, jest to jego. On to stworzył. On to stworzył, wydał dokument o numerze swojego zarachowania, a tam jest wpisane te nie wasze nazwisko i imię. To znaczy, że wy się posługując tym, potwierdzacie to, że tak jest. To jest niezwykle. Stąd, kto to zrozumiał, to sobie nadał imię. Dlatego jestem Aja. Jak słyszycie co jakiś czas w telewizji, teraz może już nie, ale kiedyś jeszcze być może, ale w przeszłości na pewno, Habemus Papa. Kojarzycie? Mamy papieża. Ten dziadek jest mniej więcej w moim wieku, około 70. Gość miał przez 70 lat dobre imię i nazwisko. Tak uważam. 70 lat się nie posługiwał. I nagle przestał. Potem jak tam powiedzą Habemus Papam, co on pierwsze robi? Nadaje sobie, wybiera sobie imię. To jest wybór. Na nową drogę życia, nowe imię.
nowa kreacja, objaw świadomości, że następuje nowe życie, nowy okres w jego życiu. Stąd on nadaje sobie imię. Być może, że po kimś, ponieważ utożsamia się to, co będzie robił, utożsamia się z ideami, które wcześniej były zaczęte przez innego o tym samym imieniu. Stąd on czasami ma tam numery po tym swoim imieniu. Tam jakiś pajac taki i taki, drugi, trzeci, piąty. To jest wszystko wyraz tego. I teraz wy, jak chcecie być wolni i świadomi, to nie wystarczy. Halo, patrzcie, tutaj jest deklaracja suwerena. Ja jestem suweren, który pan tak zamanifestować. To nie wystarczy. To jest tak samo, jak nie wystarczy napisać pracę magisterską, dysertację, czyli tam jakiś doktoracik, czy tam inne takie. Nie wystarczy. Jeszcze trzeba to obrobić. I teraz przychodzi do mnie jakaś studentka, przychodzi pracę magisterską. Ja jej nie muszę czytać, tylko tytuł. O co tutaj chodzi? Zadam jej dwa pytania. Jak? Dla dysertacji wymagania są 200 stron minimum. Literatura problemu co najmniej w dwóch, trzech językach. Wtedy jest to wartościowe. Spełnia minimalne wymagania. Był taki jaki Albert Einstein. Jego praca doktorska wyglądała tak. Dwie strony. Geniusze tak mają. Napisał ręce kwadratki i wyjaśnił te trzy litery, co one znaczą. Tak wygląda jego obrona. Ale mówił o tym sześć gości. Później się okazało, że to nie on myśli, tylko jego żona. Ona była tym głosem. Natomiast kto zna nazwisko Szostek? Bracia Szostek. Ważna rzecz. Niesłychanie, widzicie? Nikt nie zna. Ci faceci. Kto? Chyba nie ten. On powie więcej. Bez pan. Powiedz więcej. A Jan powie wam. Bracia Szostek, jak słychać lechici, są teoretykami, fizykami. Obalili te EMC kwadrat. Obalili kilka lat temu. Kto? Nikt nie słyszał, tak widzę. Obalili Polacy EMC kwadrat. Jakby to zrobili Niemcy, cały świat by wiedział. Jakby Amerykanie, to by na Księżycu był napis jako Coca-Cola. To zrobili Polacy. Obalili EMC kwadrat. Znaleźli błąd. Była taka znana historia, ja nie będę tam dygresję wchodził, bo to ładna historia, ale na temat dzisiejszego spotkania. Słuchajcie, chcemy przerwy 10 minut, żeby przemieszczyć? Tak? Nie chcemy? Dobrze idzie? Dobra, to jedziemy dalej. Zrobimy za parę minut. Może tam się czego zrobiłem, tak się tylko spytałem. A... Są. Dobrze, więc jedziemy jeszcze 15 minut, a potem zrobimy taką przerwę 10-minutową, żeby przewieźć problemu. Słuchajcie, autonomię. Autonomia oznacza właśnie taki patriotyczny wyraz tego, tej manifestacji, że zauważamy, że prawo Matryksa, reżimu Matryksa jest chore. Nie woli nas. Jesteśmy niezadowoleni. Nie dostajemy podstawowej potrzeby fizjologicznej poczucia bezpieczeństwa. Straszą nas. Mordują. My płacimy, a nasi, nie nasi. Nie nasi urzędnicy na naszych urzędach, starający się o pracę w urzędzie, składali CV, że wiedzą, umią,
okazuje się, że nie są lojalni. A ponadto nie umieją, nie wiedzą i nie zapewniają nam podstawowych potrzeb bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa naszego zdrowia, życia i majątności. Nie zapewniają. Więc są kompletnie zbędni, bo to był jedyny powód, dla którego te urzędy zostały utworzone przez nas. Nie było innego. I trzeba zrozumieć pozycję urzędnika. Urzędnik, my tutaj wszyscy mamy pewne umiejętności, każdy inny. A niektóre się pokrywają. I my wytwarzamy dobrobyt w tym kraju. Tymi właśnie tą prawdziwą walutą dysponujemy. Naszymi umiejętnościami mentalnymi i ROK. Tym zarabiamy, a urzędnik nie. On niczego nie produkuje, on niczego nie zarabia, on kosztuje. Ale zgodziliśmy się ten urząd stworzyć po co? Bo mamy pewne sprawy do załatwienia. Takie same. Podobne. Całkiem identyczne czasem. Więc po co każdy z nas będzie latał? Niech się poświęci pracy dla dobra innych, tak? Produkując to co robi. Ale ponieważ musimy to załatwić, to jakąś sprawę, taką czy inną, to żeśmy ustanowili sobie urząd i zatrudniliśmy jednego z nas kiedyś, bo nie było innych podziałów, więc jednego z nas. I żeśmy powiedzieli jemu, słuchaj, ty będziesz dla nas załatwiał te wszystkie sprawy, a ty będziesz załatwiał te sprawy, a ty te. Ty od to na przykład od budowy związane z budowami, ty będziesz załatwiała sprawy związane ze zdrowiem, a ty tam jeszcze jakieś inne sprawy. Czyli oni mieli załatwiać za nas sprawy. Zobaczcie, jak sprawa poszła za daleko i w drugą stronę, tak jak grałem z tymi dzwonkami, że tam idą oddać odwrot i zaraz bronić swoje majątności, to idą oddać. Tak samo tutaj, ten urzędnik czuje się tak ważny, że to on wam powiada. A idź tu, załatw to, do tego pokoju, no tamte piętro, do tamtego urzędu. Wasz czas marynuje. On tam siedzi, nie produkuje i wasz czas marynuje. Nie taka była idea stworzenia tego urzędu. A on twierdził w tym swoim CV, starając się o pracę, że on się zna. Że on wie, jak to robić. No nie ma pojęcia o tym, jak to robić, widać. Oszukał. Oszukał nas. I dlatego wydaje tyle różnych przypisów, ograniczając nasze prawa. Czyli jest tak, że on, pracownik, ogranicza nasze prawa właścicieli, jego szefa, ganiając nas, marnując nasz czas. To po prostu pękać ze śmiechu. No, nie ma w tym ani logiki, ani za grosz jakiegoś zdrowego rozsądku. Ludzie zatracili umiejętność myślenia, bo odebrano nam to. Nie ma nikogo, kto potrafi dzisiaj po jakiejś tam szkole myśleć syntetycznie, analitycznie, łączyć kropki, zdobywać informacje, poznawać fałsz, fajek od prawdziwej wiedzy. Dlatego zrobiłem w stronę na witrynie jedną z kilkuset tam innych. Jak to poznawać? Bo tak naprawdę, to jak przychodzi dobry student, to ja go nie pytam tam żadnych pierdół. Tylko mu daję, ale że na tego 3-4-5 lektur i spotykamy się za pół roku. Albo jak jest taki speciarz, to 3-4-5 autorów. Niech se sam znajdzie, co napisali. I spotykamy się za pół roku i mu zadam dwa pytania, widzę, czy czytał, czy nie czytał, czy ma pojęcie, czy nie ma. I albo się spotykamy za kolejne pół roku, albo się ludzie spotykamy. Tak wygląda studiowanie. Ci ludzie nie uczą się. Ci ludzie w tych urzędach się niczego nie uczą. Tak jak ci, co tą książkę tutaj przynieśli. Te czajni wszyscy w tych mundurach, pala, okupanci, Watykanu, pod tymi wieżami, oni też nie znają. Oni też nie czytają. Większość z nich nie zna żadnego języka.
już nie mówiąc o oryginałach, i niczego nie czytają. Powtarzają jak papuga jeden po drugim. Te wędy swoje. Oni tu przyszli 1000 lat temu z tą księgą, a myśmy mieli ziemię. Dzisiaj minęło 1000 lat. My mamy tą księgę, a oni mają połowę naszej ziemi. 50% naszej jednej ziemi mają. To jest incredible. To jest niesłychane. Ta księga okazuje się być plagiatem. Mleko się wylało. Ludzie się nauczyli czytać. Powszechnie. Gdzie niektórzy nawet ze zrozumieniem. I szybki obieg informacji, internet, spowodował, że te plagiaty wyszły na jaw. Skąd to zostało zaraźnięte? Jak mi przychodzi student, daje pracę magisterską, ja go nie rzucam na tych plagiatach. Wiem, że ze Żydów. Widzę, powiem. Zadaję mu tylko 2 pytania. Czytam tylko wstęp i zakończenie i zadaję mu 2 pytania. Widzę, że są zbyt podobne wyniki. Nie pytam skąd to zależy, bo bym mógł powiedzieć sam, ale daję mu szansę. Przyjdź za 3 miesiące. Napisz sam. Napisz połowę kursu. Zrób 10 błędów ortograficznych, ale zrób to sam. Żeby czytał, żeby coś kumał, żeby nie wypuścić całkowitego cywila z tytułem kolejnego. Takich jak na ręce kwadrat. Znasz taką komedię polską? A, dziewczyna pisała na świetnej książki Marysi w literaturze. Obok siedział Kiepski, zleciła pracę magisterską, żeby jej napisać. Obok siedział Fredek Kiepski i mówi: panie, szybciej z tym dezerdacją, bo ja na pracowki, ale to na majątku. Dobrze wygląda na tej wizytówce doktora trzeba. To się mu tam wszyscy chwaliają, tacy sami jako pański. Bez języka. Bez języka. I bez umiejętności. Tak żeśmy stracili swoją suwerenność. Wysłaliśmy 5 takich wystrojanych z banana pajacy. Nie znał nawet żadnego języka ludzkiego. Pojechali tam na koniec kontynentu. Wiecie gdzie? Do Hiszpanii. Do Barcelony. Podpisali nasze wejście do Rumunii. Nie mogli czytać oryginalnych dokumentów, do czego my wstępujemy, bo nie znali języka, więc jeżeli tłumacza takiego chłopca, co za Polsze i z Londynką w środku, to by przetłumaczył im na każdy język świata, co by tylko chcieli. To moje dyktaty. Tak jak Katarzyna napisała na historię, a nie jak jej tu Cymbier Bogatowski przyprowadził tutaj tą książkę i powiedział, że dobre wieści mam dla was. Zabór rosyjski, szkoły po rosyjsku, a on mówi: od jutra szkoły po polsku. Hurra! Wik je spytał, gdzie jest haczyk. Haczyk był właśnie w tym, żeby nauczać historii przez nią napisanej, która po ekscelans do dzisiaj jest nauczana, bo ten Komitet Edukacji Narodowej, wtedy założony przez tego pajaca na zlecenie tej dziewuchy, Saksonki swoją drogą, nie piosenki, urodzonej w Szczecinie zresztą, Stettin. No więc ona napisała nam historię, a on ją nam zaczął nauczać się. Dlatego wprowadzili język polski, bo kto by się uczył polskiej historii po rosyjsku, to było zbyt bezczelne, że mamy się uczyć polskiej historii po rosyjsku. Nikt by nie chciał. A tak to wszyscy chcieli. A zwłaszcza w pierwszej rzędzie tak zwana szlachta, czyli idioci, który boikroci. Stopalacze. Po prostu. Oni pierwsi. I dlatego później siedzieli w tych pierwszych ławkach u okupantów pod tą wieżą, to dzisiaj tak im zostało. Siedzą w pierwszym rzędzie. Te szkoły, słuchajcie, prowadzone były przez jezuitów. Towarzystwo Jezusowe. Oni są mistrzami na zewnictwie po prostu. Tak jak tam wkręcili bajkę, że chrześcijaństwo to jest wiara ludzką. Cholera, i to prawda. To więcej niż prawda. Nie tylko ojców, dziadów, pradziadów, 40 pokoleń. Z 968. Z 968. To jest takie nasze
Słuchajcie, nie wiem. Brakuje panu Braille'a. Naprawdę jest tam dobrze. To wyobraźcie sobie naród, drzewo, które ma 12 metrów korzeni. I zostawi się im tylko metr. Takie kuty. Wszystko się reszta poodcina. To nie ma szans najmniejszych, żeby takie drzewo urosło choćby milimetr, wydało gałązkę, listy zielone i zakwitło, dało owoc, zapomnijcie. Ono, że jeszcze żyje, to jest cud prawdziwy. To jesteśmy my tym cudem, że jeszcze istniejemy. Właśnie my jesteśmy takim drzewem, 12 tysięcy lat zostawiono nam 1000 i twierdzą, że w tym czasie, a nawet gdzie niektórzy nam tego odmawiają, twierdzą, żeśmy to z takim drzewem spadli w 15 wieku, po prostu z gałęzi. Oni się boją naszej historii, my jej nie znamy, a oni się boją. Oni nas ciągle testują. To są takie wskaźniki, co to wskaźniki. To jest to, co wam broga na żółto w samochodzie. A jak nie stajecie natychmiast, nie sprawdzicie, to za chwilę macie już czerwone i stoicie. Ale tak już później, gdy dorosi, to trzeba się wypróć do procesu. To tak, ty macie silnik. Więc to są wskaźniki na naszych nazwach ulic, na cokołach pomników, są nie nasi bohaterowie. To jest objaw tego, oni chcą wiedzieć, czy my już znamy, czy nie znamy. Czy wiemy, znamy naszą historię, czy nie znamy. Czy można nas dalej rabować, mordować, okradać, oszukiwać, czy już odzyskaliśmy świadomość. Jak długo to wisi, jak długo to stoi, to znaczy, czy jesteśmy w czarnej tajemnicy. Wiemy, nie znamy. Jak ostatnio autochtoniczna ludność. No, też nie dopowiedziałem. Nie autochtoniczna, ale w tym nie ma nic rasistowskiego. Po prostu czajni w Ameryce, nie będę tam tej nomenklatury stosował, tak jak na pokaz wyrymowany ludność afroamerykańska i tak dalej, to pierdoły, to jest tam sto. Oni są rasistami i trzeba rzeczy nazwać po imieniu. Oni strącili ostatnio do rzeki z Sokołu pomnik, który tam stał długo przed samiutkim domem, dla nich bardzo ważnym. Ciekawy odsyłam na witrynę i do książki. Albert Park, tak się nazywa po prostu. Kojarzycie? Albert Park, takie nazwisko, sprawdźcie sobie. Wyjątkowa persona. Generał Północy, mason 33 stopnia, to jest ten gość, co założył Kulturklan, taki z białymi czapkami, tylko złoje na oczy. Czyli taki mega rasista. Mason, generał Północy, po wojnie zamknięty. Po pół roku uwolniony. Oni go znienawidzili, poznali jego historię. To jest ten gość, który, jak oni twierdzą, na nowe media, przewidział trzy wojny światowe i dokładnie je opisał. On niczego nie przewidział. Oni je po prostu realizują, ten jego plan. I nazywają, że miał profetyczne zdolności. On żadnych takich zdolności nie miał, takich zdolności nikt nie ma. To są pewnie niesłychane, jak stoi za tobą tam KGB, CIA, ISIS, Mozart i jeszcze diabeł by kto, jezuici sami, to wtedy możesz przewidywać przyszłość. Bo oni pociągają za sztuki. I ci mówią, który teraz sztuk będzie aktualnie pociągany. To łatwo coś przewidzieć. Taką profetyczną zdolność też przypisali, jak się wchodzi do Europejskiego Parlamentu, to jest półmetrowe litery nad wejściem i żaden bałwan, który tam pracuje przez 6 lat, nie wie, kto to jest. Tam jest takie nazwisko Alkiero Spivelli. Kojarzycie?
Manifest z Wettowem z Krowną. Siedział pod jedną celą z takim innym komunistą. Ten komunista inny, dzisiaj profesor, tam wydawca jakiś, jakiegoś szmatławca, skromno jeden artykuł, a ten tam całą książkę. I oni też wiedzą, że on to przewidział. On niczego nie przewidział, on to zaplanował. A te elity intelektualne niczego nie potrafią sami wymyślać. Więc wszystko kradną, każdą ideologię potrafią skraść, przerobić. Bez miodu dodają dwie, trzy krople dziegciu i mówią, że to jest ich miód. To nie jest już miód i to nie jest ich. To jest tylko koniec, to nie jest. Tak samo jak w tej wielkiej Czesji. Edo ma Elisz, epos o Zianie i Owcy, epos o Gilgameszu i inne. To jest tak zależnięte nieugodnie. 2000 lat temu to może było dobrze, ale na dzisiejsze czasy, jak ludzie powszechne instrumenty zaczynają, tak? To jest kiepski koniec. Bardzo kiepski. To jest tak, jak czarno-białe zdjęcie. Ta książka, z którą tu przychodzi, obrzydliwa dla nas, religia. Myśmy by szczęśliwi żyli sobie w słoneczku, chciali, zbierali, kochali Boże stworzenia, a tu wszyscy kazali molekować, ukrzyżowywać, jeść ciało, pić krew, no po prostu to, co dzisiaj robią, to się nie mieści w głowie. Oprócz tych patogenów na Ukrainie są takie rzeczy, które Rosjanie oszukują, czemuś już znaleźli, że nawet nie chcecie wiedzieć, bo przed obiadem to was apetyt na górę. Nawet nie chcecie wiedzieć, wreszcie. Nie chcecie wiedzieć, co tam się dzieje. Tysiące dzieci zniekształcone. Z eksperyment, po eksperymentach medycznych. To, co było w Oświęcimiu, to jest nawet w przedszkole tego samego narodu. Karykatury, pomieszane geny zwierzęce z ludzkimi. Robią to. Hodują niby kosmitów na swoje potrzeby, żeby nam wkręcić w szybą bajkę, że on przyleciał z kogoś, takie oczy, takie rzeczy. To są takie pierdoły, słuchajcie, ci ludzie nie mają żadnej moralności. Zostali wynajęci, opłaceni i robią. To był handel, centrum handlu ludzi, niewolnicami do seksu, surogatkami, matki do wynajęcia. To Ukraina wszystko. To są z drugiej strony nasi bracia. Ale to ci zwykli. A tym zarządzają Chazarowie. A Chazarowie to jest zupełnie inna nacja. Oni nic nie mają wspólnego ani z tą rasą imienia, którego nie wolno wymawiać. Ja na nich mówię roczki, bo oni mają takie poczelki. Nie wolno dlaczego, bo to jest ważne. W tamtych czasach, jak chciano zapomnieć czyjeś imię, to się mówiło, że imię jego będzie wymazane z kamienia. To znaczy skuwano jego imię i nazwisko wydobywane w kamieniu na pomniku, a pomnik zwalano. Łamano, niszczono. I to tak się robi, żeby zapomnieć. To jest ważne. Bo jak nasza cała przestrzeń jest wypełniona tą nazwą, to to ma strasznie duże znaczenie energetyczne. Ktoś przychodzi i mówi do nas, o tak sobie fajnie tutaj gadacie, baju baju, babka, kawka, dajcie posłużyć. A to ty za jeden, a chcesz kawcie? Wynowa. Tak się mówi do tego, co przychodzi znikąd mafiozy i chce jakąś tam harać, a potrzebuje tutaj obszary. Bierzecie kij i się mu pokazuje, że nie potrzebujecie obstawy, właśnie go może jeszcze rozbili na biliguzę. Tak się to robi. Ale jak ktoś przychodzi znany, cała przestrzeń, wszyscy o nim huczą. Tylko to imię wszędzie jest. Jakiś tam gówniany naród na końcu świata, na zatłupiu samym, malutki, nic nieznaczący, a wszędzie go pełno. O co tutaj chodzi? Skąd to się wzięło? Dlaczego tak jest? Dobrze o tym mówią wszelkie
postacie związane z kulturą, szczególnie aktorzy, twierdzą, że nieważne, czy o tobie mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią, bo jak przestaną, to zapomną i już jesteś nikim. I właśnie to mamy zrobić. Ten efekt mam pociągnąć, mamy zapomnieć. A oni nam nie dają. Oni wynajmują agentów, a ci agenci na tą nazwę przy jakiejś okazji zawsze wymieniają. A to jedwabne, sradne, inne, takie, owadnie i ciągle źle, dobrze, właśnie nieważne, czy to znaczy dobrze, tyle mówić te inne. I wtedy ono nie wolno to wypowiadać, mają zapomnieć. Wtedy przychodzi ktoś obcy, mówimy coś tak się wymaga. Te nieruchomości oni zastawili. W 1932 roku, jak NSDAP powstało, i bojówki SA malowały gwiazdy na murach, robiły szyby w wystawach sklepów, loczków, to te nasze loczki już wiedziały, co się szykuje, że będzie wół. I te wszystkie swoje nieruchomości zastawili. Wzięli duże kredyty, to dzisiaj jest spłacone, odsetki lecą. Zastawili, bo wiedzieli, że będzie wół, to nie ma lepiej. Zastawiasz i już się u niej interesuje, kupujesz bilet na New York i wylądowali co tam. Przyszła rzeczywiście wół. I nie myśmy ją wywołali. Te budynki zostały zniszczone. Ale tak jak mówię, nie myśmy je zniszczyli, to nie nasze bomby je zniszczyły. I później zmiana była operetki. Siłami narodu podnieśliśmy cały kraj z ruin. I te budynki też zostały siłami narodu od zabijerów, odbudowane. A oni dzisiaj przychodzą i mówią, tak, to nasze. Może to kiedyś jeszcze tam wasi dziadkowie w tym miejscu coś mieli, ale to nie jest to. To nie jest artefakt, to jest replika, które są odbudowane siłami narodu i oni to zastawili. Oni są do dzisiaj w imieniu PKS. A powtarzają tą nazwę ciągle, po to właśnie co mówię, żeby nie zapomnieć, że potem móc żądać rzeczy niemożliwych jest nienależne. Poza tym w latach 50. 70. zapłaciliśmy Amerykanom 20 milionów dolarów amerykańskich za to, żeby nas od tego uwolnili i oni powiedzieli, że biorą to na siebie, że tego nigdy nie będzie. Znacie to przecież. O. A dalej się to wąkuje, więc nie wymawiajcie. Oni są bezczelni, to tak jak za pierwszym razem tego bandytę przepędzisz, co przychodzi pochalać, on jest tak bezczelny, że będzie przychodził już 30 razy. Trzymajcie pasy. Ostatecznie kiedy wszyscy umrzemy, ale nie ma to na kolana. 10 minut przerwy.